Wczoraj dostałem dwie przesyłki. To jest przesyłka z Japonii. Zawiera radio krótkofalarskie. Tylko CW. Wersja na pasmo 20 metrów. I w pudełku dodatkowo jest sztuczne obciążenie, dummy load po angielsku. Druga przesyłka to są przyciski do tego radia, gdyż zamierzam go zmontować po swojemu. Zamierzam je zapakować w taką to obudowę, która już leży i czeka od kilku tygodni na to radio. I pora zajrzeć coś w środku. Wczoraj przyszła i nie otworzyłem. Mówię, otworzę przed kamerą. Jestem ciekaw strasznie, jak to wygląda wszystko w środku. Chociaż oczywiście już taki unboxing widziałem. Proszę bardzo. Przesyłka z firmy QRP Labs. Może powinienem powiedzieć QRP. To w końcu jest brytyjska firma, która wysyła rzeczy z Japonii. Proszę bardzo, sztuczne obciążenie, które będzie pewno za chwilę zmontowane, bo ono się przyda do uruchamiania radia natychmiast. Zestaw do zbudowania filtrów na 20 metrów. No i radio samo w sobie. Wszystko opakowane dość ciasno. Tak jak obiecano, scalaki SMD są już wlutowane na płytce. I tu są elementy. Procesor główny. No cóż. Nie wiem, która wersja. Nie jestem w stanie przeczytać czasami azjatów. Scalaczki, obudowy, nawet pokrętła. Tak. Wszystko jest. Wszystko, co przysłali. Jest. Podobno już to jest wersja z tym, z dodatkowym rezystorem, który tam w modyfikacjach należy uwzględnić. Jest. Przyszło. Tylko patrzeć, jak będę. Jak usiądę i to polutuję. I spróbuję to uruchomić. Zawsze. Bardzo ekscytującą rzeczą w pracowni krótkofalowca jest sprawienie, żeby sprzęt, nad którym się właśnie pracowało, ożył. Wkrótce te emocje mnie czekają.